Wszystkim szlachetnym rodakom ogłaszam zwołanie Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej na dzień 17 października 2015 o godzinie 11 przy ulicy Krasińskiego 44 we Wrocławiu. To jest równoległa do Podwala w centrum Wrocławia. Ulica Krasińskiego 44, parter numer 1. Podstawa prawna zwołania Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego to jest dziennik uchwał Sancyty Sejmu Walnego z 2015 roku, numer 5/06/2015, koło. I to jest, można sobie wydrukować ze stron www.sejmwalny.org.pl oraz konstytucja obowiązująca nadal od 80 lat 23 kwietnia 1935 roku, tak zwana konstytucja kwietniowa. Podniosę jeszcze raz wyżej do kamery. Tutaj te sancyty, ale to wszystkiego na filmie, żeby on był spójny, nie da się pokazać. Powiem w skrócie tylko, że nie uznajemy władzy ustanowionej siłą i podstępem na terenie Rzeczpospolitej po napaści 1 września 1935 roku, napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ponieważ te władze okupują ciągle przez te wszystkie lata, zmieniają się te władze, czyli teoretycznie wiele się zmieniło, a tak naprawdę od 76 lat niewiele się zmieniło dla Polaków, nadal w Polsce nie rządzą Polacy. I brak ciągłości z drugą RP powoduje permanentny stan wojny z Niemcami. Obrady będą jawne. Wolno na nich tworzyć dokumentację zdjęciową i filmową. Może przyjść na obrady Sejmiku każdy wolny Polak, któremu na sercu leży dobro prowincji ziemi wrocławskiej. I jeszcze w skrócie Państwu przeczytam porządek obrad Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej, w którego skład wchodzi 9 prowincji oraz miasto Wrocław na prawach powiatu. Te 9 powiatów, czy przejęzyczyłam się, prowincją jest 9 powiatów, wymienię teraz te powiaty. Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Średzki, Trzebnicki, Wołowski i Wrocławski oraz miasto na prawach powiatu Wrocław. Umieszczam na ulotce, która jest coverem, przepraszam za angielskie słowo, tego filmu, właśnie tych 9 herbów powiatów plus herb miasta Wrocław. Porządek obrad w 5 krótkich punktach został ujęty. Przedstawienie uczestników obrad Sejmiku. To był punkt pierwszy. Punkt drugi. Krótkie zapoznanie z historią Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej i w ogóle z staropolskim zwyczajem sejmikowania. Punkt trzeci, głosy wolne posłów ziemskich, bo tak trzeba rozumieć osoby, które będą uczestniczyć, reprezentują ziemię, bo jest to sejmik ziemski. Ale tutaj przewidujemy w głosach wolnych, w czasie tych głosów wolnych, także dyskusje i sami Państwo zobaczycie, co się będzie działo. W punkcie czwartym lauda Sejmiku, czyli to są uchwały
podejmowane na tym sejmiku, dotyczące się sejmików założycielskich powiatowych. I to na to proszę zwrócić uwagę, bo w powiatach nie zostały sejmiki założycielskie zwołane, ponieważ właśnie ten sejmik prowincjonalny, czyli tej prowincji, ogłosi w laudach zwoływanie, termin i miejsca zwoływania sejmików powiatowych. I w punkcie 5 obranie asesora, ewentualnie marszałka oraz posłów na kolejny sejm walny. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrejas, marszałek sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej od 2 sierpnia 2015 roku.